Wysoko w górach był pewien bardzo słynny klasztor, w którym mieszkał bardzo słynny mnich. Był znany z tego, że niewiele mówi, że spędza prawie całe swoje życie w milczeniu. Oczywiście, kiedy ktoś go pyta o radę, to wtedy można z nim porozmawiać, ale dzieje się to bardzo rzadko. Ponoć tylko raz w roku przyjmował interesantów, żeby ewentualnie odpowiadać na ich poszukiwania, pytania, żeby dać im odpowiedzi. Pewien człowiek udał się tam, żeby dostać się na taką rozmowę. Szczerze mówiąc, nie miał jakichś bardzo ważnych pytań czy wielkich kwestii do rozwiązania, ale chciał po prostu zapytać, jak to jest prowadzić takie milczące życie i po co to w ogóle ten człowiek robi. Jakimś cudem udało mu się dostać właśnie w ten jeden dzień w roku na rozmowę do mnicha. Spotkał go przy studni, kiedy ten zsuwał wiadro po to, żeby nabrać wody. Zapytał tego słynnego mnicha: powiedz mi, po co żyjesz w takim milczeniu? Co ci daje takie życie? Czemu spędzasz cały rok nic nie mówiąc? Dlaczego tylko raz w roku otwierasz swoje usta? Czy to ci dało jakieś szczęście? Do czego to cię doprowadziło? Mnich, zanurzając swoje wiadro w studni, poprosił tego człowieka, żeby popatrzył w głąb studni. Wszystko tam było zamieszane, bo akurat wiadro nabierało wody. Zapytał: co widzisz? Człowiek powiedział: za niczo nic, no. Widzę studnię, widzę wodę, wiadro, podnosisz wiadro. Okej, poczekaj. Wyciągnął wiadro z wodą, postawił je obok, odczekał jakieś 10-15 minut w ciszy. Tamten się dziwił, co się dzieje, i wtedy mnich go poprosił: a spójrz teraz jeszcze raz w tą studnię. Człowiek się pochylił, zajrzał do studni. Woda była już uspokojona i gładka. Zapytał go: co teraz widzisz? Odpowiedział: widzę siebie, widzę moją twarz, odbitą tam w tej tafli wody. Mnich powiedział: właśnie po to żyję w milczeniu, bo chcę poznać siebie, bo chcę, żeby się uspokoiły te fale, żeby się uspokoiła ta tafla i żebym mógł rzeczywiście zobaczyć, kim jestem. Po to żyję w milczeniu. Nie da się żyć bez wody i trzeba czasem rzeczywiście wiadro do studni wpuścić po to, żeby ją zaczerpnąć. Ale czy kiedykolwiek ta tafla wody się uspokaja? Czy kiedykolwiek zatrzymujesz się po to, żeby rzeczywiście zobaczyć swoje oblicze, a nie tylko się zajmować swoim życiem, troszczyć się o nie, a czasem po prostu posłuchać, pomilczeć i poszukać tego, kim jesteś?